Daniel? Mów. Gdzie ty jesteś? No tutaj idę do ciebie. A ty gdzie jesteś? No łażę za tobą, szukam. A nie, to ja ciebie nie widzę jeszcze. Poczekaj, tu jestem. Czekaj, to ja cię może... Nie, tutaj... to ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Czy tutaj, czy nie tutaj? Nie, nie widzę. O! Tu. O. Tam chodź, tu, tak, tu. Siadamy? To może na huśtaweczkach sobie usiądziemy, słuchaj. Buju? Buju. No dobrze. Dzień dobry, witamy w kolejnym magazynie po premierze. Jacek Szuba. I Daniel Klusek. Troszkę nas nie było w teatrze, bo też i ostatnia premiera to była jeszcze przed wakacjami, ale jesteśmy świeżo po spektaklu pod tytułem Gotki. Który nie był premierą, bo premiera była miesiąc temu. Premiera była we wrześniu, my ją widzieliśmy dopiero co. No tak nam się poukładały. Ale obiecaliśmy Państwu, że będziemy robić recenzję z tego spektaklu, więc jest to po premierze, ale taka trochę później. Jest to faktycznie po premierze. No, czas jakiś po premierze. Pewnie kilkaset osób, może ponad 1000 już ten spektakl zobaczyło. Czy kolejne 1000 powinny ten spektakl zobaczyć? No mam nadzieję, że Państwo sami wyciągną wnioski po tym, co za chwilę usłyszą. Zacznijmy w ogóle od tego, o czym powinniśmy powiedzieć, o czym jest ten spektakl. O czym jest ten spektakl? Jakbym miał powiedzieć o tym jednym zdaniem, to tak trochę o relacjach, trochę o tym, co działo się w przeszłości i o tym, co dziać się będzie w przyszłości w rodzinie. W rodzinie, tak, która składa się z samych kobiet. Są Państwo zaproszeni do domu, do rozpadającego się domu gdzieś na wsi, gdzieś daleko, kilkadziesiąt kilometrów od najbliższego miasta czy miasteczka. W miejscowości Męcz. W miejscowości Męcz, w której mieszka no, już prawie umierająca matka, którą opiekuje się jedna z córek. Dwie pozostałe córki wyjechały w świat. Jedna do tej najbliższej miejscowości większej nieco, a druga tak zupełnie w świat, bo gdzieś we Włoszech mieszka na stałe. No i one przybywają zwabione przez lekki podstęp matki i zaczynają się, no właśnie, rozliczenia z przeszłością, rozliczenia z relacji. Rozliczenia ze sobą, rozliczenia z rodzicami. Większość spektaklu właśnie poświęcona jest temu, co działo się w życiu i co działo się w głowach, w sercach, w duszach głównych bohaterek. Trzy siostry, trzy różne światy. Ta jedna, która została razem z mamą na wsi, jest taką jej opiekunką, jest związana z miejscem, co też miało później swoją kontynuację. Konsekwencje. Druga, ta najmłodsza, została w Polsce i taką troszkę karierę biznesową rozkręcała. Tak się okazała trochę na pokaz. No tak, ale nie zdradzajmy wszystkiego. No i ta trzecia, o której wspomniałeś, która podróżowała po świecie, a dokładnie skończyła we Włoszech, to też tak trochę nie do końca wszystko tak różowo wyglądało, jakby się nam mogło. No i to jest jedyny zarzut, który mam do, nawet nie do realizacji, tylko do tekstu, do scenariusza, ale mam nadzieję, że będzie chwila, żeby o tym porozmawiać za moment, bo skupmy się na tym, co widzą ci, którzy ten spektakl przychodzą oglądać. Bardzo minimalistycznie, bardzo szpitalnie, bo ta biel aż bije po oczach. To taka śnieżna biel. I... Ale w kontraście do tej bieli pojawiają się kolory, które są wyświetlane z projektora. Ja chyba bym wolał, żeby nie było tej wizualizacji, bo ona jednak narzuca obraz. Ona mi tworzy obraz tego miejsca chyba o to chodzi w spektaklu, żeby... Ale wiesz, Jacek, tutaj wszystko jest na żadnej dosłowności. Tu wszystko jest tak bardzo, takie bardzo do wyświetlenia w głowie. No dobrze, jedyne, ale utrzymanie co jest tutaj wyświetlane w głowie za mnie, to jest właśnie ukazanie miejsca, w którym ta akcja
się zadziewa. To znaczy tych pól, tych łąk, jak zresztą, ja zresztą być może będzie o tym też chwila, ja nie lubię takiej sielskości. Ale nie tylko łąki i pola były wyświetlane. Tutaj dosyć ciekawe wizualizacje, właściwie zdjęcia kręcone zresztą w słupskim basenie z dziewczynami pływającymi tam w sukienkach. Bardzo fajnie to obrazowo wyglądało. Plastycznie ten spektakl jest po prostu znakomity. Tak, 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 tu się zgodzę. Wizualnie, proszę Państwa, naprawdę wszystko tam gra. Tutaj się To się świetnie ogląda. Trochę bałem się, że dziewczyny zatupią na początku ten spektakl, ale... mi się wydaje, że może dlatego... bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, na pewno zwróciłeś uwagę, one na początku biegają wszystkie w tych bucikach, później zostaje tylko jedna. Ja nie wiem, czy reżyserka podczas, czy choreografka podczas spektaklu nie doszli do wniosku, że może tych butów jest za dużo i żeby nie było tego tupania takiego, to dlatego później one już biegały na bosaka. I to rzeczywiście pomogło, bo ten początek, to bieganie na początku też było potrzebne. To znakomicie nas przestrzeń znakomicie nas ono wciągnęło. Jeśli już mówimy o aktorkach, no bo wspomniałem, że tylko aktorki pojawiają się na scenie. Tak, cztery postaci i ja tutaj się posłużę, ponieważ połowa obsady to są aktorki, powiedzmy, zaprzyjaźnione ze słupskim teatrem. Ale nie na etatach w Słupsku. Choć debiutujące u nas, odnoszę wrażenie. Bożena Borek w roli matki i w roli córek. Katarzyna Pałka, znakomita, którą znamy już z kilku realizacji, bo jest nasza ona, oraz Beata Niedziela i Joanna Sokołowska. Jedna aktorka znana z dubbingów, a druga aktorka związana z Bałtyckim Teatrem Dramatycznym w Koszalinie, więc zamiedzą. Tak, żeby zostać w klimacie. Wspomniałeś o dubbingu, więc tak płynnie przejdźmy do tej warstwy dźwiękowej, która tutaj się wydarzała przez... Kiedyś odszczekiwałeś, co prawda nie swój brak entuzjazmu dla śpiewania na scenie. Tutaj trochę tego śpiewania było, takiego ludycznego, taki prawie biały śpiew. Ale ja tutaj i Państwa pewnie zdziwię, bo zazwyczaj mówię, że nie lubię, jak mi to śpiewa. Tutaj to, nie wiem, czy jakby miał porównywać obraz z dźwiękiem, to wybrałbym jedno albo drugie, ale dźwięk był fantastyczny. Muzyka była rewelacyjna, zresztą dziewczyny też przepięknie śpiewały. Wszystkie trzy, każda w innej tonacji, innej barwie, w inny sposób, ale to się tak pięknie splatało, że naprawdę ja, siedząc tutaj w trzecim rzędzie, słuchając tego wszystkiego, aż chciało się, żeby tych utworów było więcej, bo naprawdę pięknie to brzmi. Ta warstwa muzyczna jest rewelacyjna i tutaj nie mam się do czego przyczepić. No dobrze, no to teraz skupmy się, skoro już, zresztą Państwo widzą, że obrazek jest naprawdę piękny, minimalistyczny, taki surowy, taki właśnie szpitalny, ale proszę mi uwierzyć, że tę przestrzeń tak naprawdę składającą się z trzech przestrzeni aktorki zagospodarowują wszystkie bez wyjątku znakomicie i tu wszystko jest po coś, choć tego czegoś jest tutaj na pierwszy rzut oka niewiele. Natomiast wspomniałeś na początku, że to jest spektakl o relacjach, bo faktycznie one dłubią w historii swojej rodziny, w historiach swoich własnych, w relacjach, które mają czy miały ze sobą, wspominają choćby ojca, wspominają te momenty, które je ukształtowały i które pozwoliły albo nie pozwoliły im potem z tego domu wyjść bądź w tym domu zostać. Ja tak patrzyłem sobie na tą scenografię, patrzyłem na to, co jest w środku i tak już z perspektywy czasu po obejrzeniu tego spektaklu miałem wrażenie, że choć nie służyła do tego, ale tamta część, ta wewnętrzna, skojarzyła mi się, wiesz, taką kozetką u psychiatry czy u psychologa, gdzie ktoś leży i wyciąga swoje rzeczy, które w jego życiu się wydarzyły kiedyś gdzieś i miały wpływ na to, jak to, że jego życie się potoczyło, to tutaj. To centralne miejsce. Tak, ono to ja miałem zupełnie inne. Pamiętasz, tam jest taki moment, ta matka siedzi w centralnym punkcie, a opatulają ją dziewczynki. To dla mnie był z kolei taki moment powrotu do wczesnego dzieciństwa. To nie psychoanaliza, ale bardziej taki najcieplejszy z ciepłych momentów
i miejsc w domu. Ale zwróć uwagę, że te wszystkie sceny były pełne skrajności. Z jednej strony było okazywanie uczuć, ale z drugiej strony wyciąganie tych rzeczy, które gdzieś tam się działy, rzeczy miłych, ale też tych niekoniecznie. To prawda, ale nawet ta scena, która w tamtym miejscu najbardziej mnie otuliła, to właśnie ta matka. Zresztą my mówimy o tych młodszych aktorkach i wiekiem, i stażem, czyli o córkach, ale pięknie zagrała też Bożena, tak. Bożena Borek, która tak z taką godnością była taką matką, matroną, opiekunką, a z drugiej strony nie, ja nie zdradzę tego, bo to był moment, w którym chusteczki są potrzebne. No, jest kilka momentów na tym spektaklu, na których się można wzruszyć. Dla mnie takim momentem, i to było zaraz na samym początku, to była ta chwila, gdzie te córki się na scenie pojawiają i nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na sposób witania się matki z córkami, córek czy sióstr między sobą. To było też niesamowicie wymowne i pokazywało od razu, jakie są między nimi relacje. Ustawiało je w pewnym... Jak bardzo one są trudne. Oczywiście, więc większość spektaklu, znakomita większość spektaklu jest właściwie o tych relacjach. Sam tytuł, jakby wyjaśnienie tego tytułu pojawia się na końcu spektaklu dopiero, nie wiem, 10 minut przed końcem może. Nie będziemy mówić, jak Państwo sobie sami zobaczą, dlaczego ten spektakl... Dlaczego gotki nazywają? Nie możemy zdradzać wszystkiego. No dobrze, poczekaj, to, żebyśmy trochę to poukładali, mówiliśmy już o Bożenie Borek, która zagrała naprawdę rewelacyjnie. Ja oczywiście, ja mam taką cichą nadzieję, że kiedyś będzie spektakl, znaczy... Przekornie trochę mówię, że będę mógł skrytykować Kasię Pałkę, która jak dotąd jeszcze mnie nie zawiodła. Za każdym razem odkrywam coś nowego, czego wcześniej nie widziałem i tak też było tym razem. Bardzo mi się podobała jej gra. Jej koleżanki, które na co dzień nie występują w naszym teatrze, ale są gościnie, a chociaż też są z nami związane, również świetną robotę, więc tutaj to jeśli prawda. Chodzi o grę aktorską, chyba nie mamy się do czego przyczepić, a raczej powinniśmy chwalić. Oj nie, tutaj faktycznie realizacyjnie wszystko jest znakomite. Jedyne, co mnie trochę w tym materiale tekstowym trochę mi jeździ po zębach, to jest takie uwielbienie dla wsi, w którym, czy domu rodzinnego, w którym nie ma nic złego, natomiast oba przykłady próby wyjścia z tego domu do lepszego życia, w świat, tak naprawdę okazuje się, że są tylko, że obie bohaterki zakładają maski. To jest obraz tyle powszechny, co nieprawdziwy. Poczekaj, nie, ja tu się z tobą nie zgodzę. Ale ja na to liczę. Ja się z tobą nie zgodzę, ponieważ okej, tutaj to zostało wyciągnięte dosyć mocno, tak uwypuklone, ale zawsze trochę jest tak, że gdy ktoś wyjeżdża gdzieś, przedstawia to nowe miejsce w samych superlatywach, mówi jak to jest mu dobrze, bo nawet gdyby nie było dobrze i przypuszczam, że też o to chodziło reżyserce, to tym osobom jest się wstyd przyznać, że podjęły decyzję taką, a nie inną. Już lepiej żyć i to też wybrzmiało, jeśli chodzi o nasze bohaterki. Im było wstyd się przyznać do tego, że to życie, które na zewnątrz wygląda tak fantastycznie, takie fantastyczne nie jest. To jest w warstwie tekstowej to jest realizacja takiego powiedzenia wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, z którym ja się nie zgadzam. I to tak się nie zgadzam radykalnie, bo Okej, dom rodzinny jest ważny, miejsce, z którego pochodzimy jest ważne, ale to nie znaczy, że tam, dokąd się udajemy w drodze życiowej, musi być wyłącznie źle. Ale nie wydaje mi się, aby taki był przekaz. No, tak,
akurat tak się potoczyło. Tak zostały dobrane te opowieści. Ale tak się akurat w życiu tych osób potoczyło. Ale jeżeli wyjeżdżają z domu dwie osoby i obie, jak się potem okazuje, nakładają maski, że tylko udają, że jest im tak fajnie, bo jedna ma kredyty, a druga podciera pupę starszej kobiecie, no to można odnieść wrażenie, że siedź w domu, bo tutaj może nie jest tak światowo, ale na pewno jest bezpiecznie. No ja przeciwko takiemu rozwiązaniu protestuję. Ja takiego wrażenia nie niosą, poza tym to nie jest film edukacyjny, czy spektakl edukacyjny. To jest opowiedzenie konkretnej opowieści, akurat w tym domu tak się te sprawy potoczyły. Zresztą to też, wiesz, można by było, idąc tym tokiem rozumowania, opowiedzieć całą historię, czy nie zgodzić się z całą historią tego, co działo się na wsi, bo tutaj też taki troszeczkę jest, wiesz, stempelek, tak? Co się działo podczas zmian ustrojowych, jak nad tym cierpiała wieś, jakie były tego konsekwencje i tak dalej. Więc idąc tym tokiem rozumowania, można było powiedzieć, okej, ale nie wszyscy na tym stracili, nie wszyscy... No tak, akurat ta część też jakoś nie... Ona moim zdaniem lekko osłabiła moją uwagę, bo ja się przestałem koncentrować na tych emocjach, bo gdy był ten spektakl o emocjach, o relacjach między tymi bohaterkami, to wtedy ja oglądałem to z zapartym tchem. Natomiast gdy pojawił się taki właśnie lekki dydaktyzm, gdy pojawiło się takie rozliczanie z historią przemian ustrojowych. Nie. Nie zgodzę się z tobą zupełnie, to nie była żadna próba rozliczeń. Znaczy, to jest sztuka współczesna, więc też i współczesne relacje, współczesne momenty z naszej najnowszej historii, też one tutaj wybrzmiały. Ale to mowa moim cały zdaniem. Czas o relacjach. To, cały ale czas... poczekaj, bo to moim zdaniem jest niebezpieczeństwem, że za kilka lat ten spektakl będzie niejasny, bo nikt już nie będzie pamiętał o jakiejś pandemii. Nie zgadzam się z tym. A tutaj ona się pojawia. Ja bym wolał, żeby spektakl był bardziej uniwersalny. A ja się z tobą absolutnie nie zgadzam. Nie spłycajmy tego wszystkiego do takich rzeczy, że wszystko powinno być podane na tacy, bez względu na to, jaka jest twoja wiedza na ten temat. Nie, masz myśleć. To zupełnie wiesz, nie to... o tym mówimy. Ja mówię o tym, że gdy widzisz ten spektakl, to ty możesz sobie wyobrazić czas, w którym ten spektakl, ta historia się dzieje. Mhm. Ja mówię o tym, że dla mnie wartością dodatkową tego spektaklu by było, gdyby on był ponadczasowy. Gdybyś nie wiedział, w którym miejscu w naszej historii my jesteśmy. I nie wiem, ja moim zdaniem to wiesz nie jest... Wiesz dlaczego? Tak? Bo ani sobie przez tę scenografię nie potrafisz wyobrazić, zbudować miejsca, ty to sobie budujesz w głowie. Więc skoro budujesz sobie to w głowie, czas właśnie nie. Miejsce? Trochę tak, ale znowu, masz tutaj pokazane bardzo ładne widoki. Natomiast ja bym wolał, żeby to było poza czasem i poza miejscem. Wówczas mielibyśmy sytuację taką, i też nawiążę do tego, o czym mówiłeś, czyli o tych złamaniach fabuły, tak bym to może nazwał, przez wrzucanie jakichś wątków nierelacyjnych, jeśli wiesz, co mam na myśli. Mm-hmm. Wówczas miałbyś taką sytuację, że ten spektakl byłby bardzo monotonny. Jeżeli cały czas jechali na takim wysokim C i cały czas byłaby tylko ta wewnętrzna czy zewnętrzna szarpanina pomiędzy dziewczynami, które wyciągają sobie jakieś rzeczy albo swoim rodzicom, mówią, że to wyszło, tamto nie wyszło, to wynika z tego, to z tamtego, to ten spektakl byłby męczący na dłuższą chwilę. Ja jako widz doceniłem to, że reżyserka dała mi chwilę na to, żeby się zastanowić nad tym, żeby odsapnąć od tego bombardowania tymi uczuciami, którego było bardzo dużo.
To teraz przejdźmy na chwilę chociaż do... To my już musimy przechodzić do końca, tak w ogóle. A nie... To poza wszystkim. Artur Pałyga jest autorem scenariusza tego spektaklu. Reżyserką i autorką scenografii jest Daria Kopiec. Za muzykę, bardzo dobrą, odpowiadają Natalia Czekała i Krzysztof Guzewicz. Kostiumy to Patrycja Ficet, choreografia Magda Fejdasz i multimedia Magdalena Parszewska. A to wszystko, ten spektakl powstał tak w ogóle w ramach konkursu na sztukę współczesną. Dramatopisanie to trzecia edycja tego programu. Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego, no i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Widać, że to były dobrze wydane pieniądze. Moi drodzy, czy warto zobaczyć ten spektakl? Warto. Czy warto wziąć ze sobą chusteczkę, żeby ocierać łzy? Warto. Czy ta historia jest również o waszych relacjach? Tak. Jak widzicie państwo, Daniel o was? Daniel ma odpowiedzi na wszystkie pytania, które moglibyście sobie zadać. Ja proponuję, żeby popatrzeć na to trochę z przymrużeniem oka, bo państwo sami sobie powinniście wyrobić zdanie na temat tego, czy warto, czy trzeba i tak dalej, ale żeby tego dokonać, musicie się wybrać do teatru na ten spektakl, dlaczego tutaj się chyba zgodzimy, Daniel. Zapraszamy serdecznie. Tak, spektakl trwa mniej więcej półtorej godziny, nie ma przerwy, więc proszę też się przygotować na te półtorej godziny, w ciągu której nie będą państwo mogli wychodzić. A zresztą to, co się tutaj dzieje, to też nie pozwoli państwu wyjść i pozostać obojętnym. Nie wiem, czy u ciebie na twoim spektaklu tak było, ale u mnie, gdy już światła zgasły, zanim jeszcze się aktorki pojawiły, była kompletna... Przez chwilę. Cisza i dopiero potem... Tak. A gdzieś tam jakieś można było pociągnięcie nosem, żeby łzę przełkniętą w pół też można było usłyszeć. Dopiero potem były oklaski. U mnie była też chwila, ale niech ta też cisza teraz nastąpi i niech to będzie puentą naszego dzisiejszego spotkania. Dziękujemy państwu i zapraszamy na nasze kolejne spotkania po premierze. Do zobaczenia w teatrze. Zapraszamy.